Hej, dzisiejsze zadanie będzie dosyć proste i krótkie, gdyż zajmiemy się w nim przesyłaniem obiektu z frontu w postaci JSON'a do backendu. I do tego celu na backendzie wykorzystamy annotację Request Body, ale przy okazji tak krótkiego zadania zrobimy jeszcze usuwanie obiektu z bazy danych. I do tego celu wykorzystamy delete mapping. Zostanie dokonana zmiana również kontraktu między frontendem a backendem. Do tej pory, jeżeli chcieliśmy przesyłać jakąś cyfrę na backend, wykorzystywaliśmy do tego adres URL, podając po slashu jako ostatni parametr jakąś cyfrę. Jednak teraz będziemy podawać obiekt. W body takiego zapytania. Również zademonstruję, jak to przesłać przy pomocy Postmana. Oczywiście, po tej zmianie, nasz stary adres, pod który wysyłaliśmy, nie będzie już aktualny. I jeżeli robisz również front do tej aplikacji, będziesz musiał dokonać zmian również po stronie frontowej. Więc zapraszam do kodu. Na początku w kontrolerze popraw post mapping, gdyż tutaj już nie będzie wymagany adres url oraz path variable. Również w tej chwili będzie zbędną adnotacją, którą należy zastąpić request body i podać klasę dtosa, która będzie mapowana z tego body. W tym wypadku jest asset dto. Jeszcze taki obiekt przekazujemy do serwisu. W argumencie SetAsset i poprawiamy kod metody setAsset. Tutaj IntelliJ podpowiada mi, że jest jeszcze jeden problem związany z zastąpieniem integera poprzez klasę i ten błąd występuje w metodzie testowej. Tutaj też należy dokonać niezbędnych zmian i na samym początku zamiast integera wykorzystam big decimal jako typ asset. Dzięki temu unikniemy dublowania kodu new big decimal i podawania w argumencie takiego konstruktora integera asset. Jeszcze tylko stworzenie brakującego DTO i na koniec uruchomienie testów i sprawdzenie, czy wszystko działa poprawnie. Po uruchomieniu aplikacji oraz uruchomieniu Postmana. Możesz wywołać GETA na Endpointie Assets i sprawdzić, co masz zapisane w bazie danych. Ja mam zapisane całe trzy wartości, jednak teraz będę dodawał obiekt, czyli zmieniam metodę z GET na post i w nawiasach klamrowych wpisuję nazwę pola z naszego DTOSA, które będzie uzupełniane. W tym wypadku jest to amount i też trzeba pamiętać, że te pole musi być w cudzysłowiu, dwukropek i dowolna cyfra. Jeszcze upewnij się, że masz zaznaczone raf jako typ JSON i po wysłaniu takiego zapytania Amont powinno zostać zapisane w bazie danych. Możesz to sprawdzić zmieniając post na get i wykonując jeszcze raz zapytanie. I obecnie są cztery cyfry, z dziesiątką w moim wypadku na samym końcu. Jeszcze zademonstruję, jak można usunąć przy pomocy takiego zapytania, coś z bazy, a w tym wypadku będzie nasz asset. I wystarczy w kontrolerze stworzyć bardzo podobną metodę do set asset, tylko dobrze jest ją nazwać delete asset i też będzie przyjmować parametr z adnotacją AssetBody, a typem naszego dtos i tutaj nadajemy adnotację przy tej metodzie deleteMapping, co będzie sugerować, że będą przychodziły tutaj requesty usuwające. Jeszcze stworzenie metody w serwisie i ciało takiej metody będzie prawie identyczne z ciałem metody setAsset, czyli pobieramy z bazy danych Encję, która została wcześniej przemapowana z DTO, a następnie wywołując metodę delete z asset repository i podając jako parametry Encie, można usunąć taki zapis z bazy danych. Przy tym usuwaniu jednak będziemy potrzebowali całego obiektu, czyli również będzie potrzebne ID. W tym wypadku należy dostać się do bazy danych. Ja wykorzystuję tutaj wbudowane narzędzie w IntelliJu. Niestety to narzędzie jest dostępne tylko w płatnych wersjach IntelliJa, więc w Twoim wypadku prawdopodobnie będziesz musiał posłużyć się czymś w rodzaju pgAdmin, żeby dostać się do takiej tabelki. Mając ID NC. Updateujemy JSONa o te ID, zmieniamy metodę na delete i wysyłamy zapytanie. Spowoduje to usunięcie takiego wpisu z bazy danych. Możesz to sprawdzić wywołując ponownie GET. To tyle w tej lekcji. Zapraszam na następne.